Witajcie, kochani, witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie z tej strony, Jukena. To kolejny odcinek z EuroTrack Simulatora 2, w którym powiem Wam o paru ciekawostkach dotyczących wydarzenia świątecznego, eventu świątecznego Christmas Wonderland, jakkolwiek to się zwie. Także zapraszam do oglądania. I zaczniemy od pierwszej rzeczy, moi drodzy, która często pojawiała się w pytaniach w komentarzach od Was jako pytania, więc też od razu powiem, że tu nie będę Wam w tym odcinku mówić, jak wziąć udział, w takich podstawowych szczegółów odnośnie tego wydarzenia, dlatego że to było wszystko w poprzednim odcinku i tutaj do tego odcinka Was odsyłam. W tym odcinku powiem Wam tylko kilka ciekawostek, ale w ramach ciekawostek odpowiadam na te pytania, które się pojawiały. Jedno z tych pytań, bardzo ważne według Was, to, że nie do końca Wam się te cyferki zgadzają. Mówimy o tym, że ja oczywiście mam 5 na 5 i 15 na 15, ponieważ te zlecenia już wykonałem, event świąteczny już mam zaliczony i teraz robię sobie nadal te kursy gdzieś tam, chociaż nie są one super opłacalne, ale robię sobie po prostu z przyjemnością. Aby robić, natomiast wy macie z tego, co zauważyłem, problem, bo mówicie, że jak robicie jakiś kurs, to owszem, do tych 15 tam wam zalicza, macie 7, 8, 9 na 15, wszystko spoko, ale macie problem, żeby było 5 na 5. Jak to jest? No to już wam odpowiadam, moi drodzy, tutaj macie wszystko ładnie pokazane. To 5 na 5 to oznacza, że macie do 5 miejscówek dostarczyć tę dostawę, czyli do każdej miejscówki, Przynajmniej raz musicie pojechać. Jeżeli to ci nie zalicza, to znaczy, że wybierasz inne miejscówki. Być może do jednej miejscówki jechałeś, jechałaś już trzeci, czwarty raz i dlatego zalicza ci to tych 15 spoko, ale nie zalicza ci ten 5. Na 5. I tu masz ładnie wszystko napisane. Do każdej miejscówki trzeba pojechać tylko raz znaczy tylko raz, no, żeby z do 5 na 5 zaliczyło, bo wiadomo, do 15, no to już sobie tam duplikować jak najbardziej możesz. I tu masz zaznaczone dokładnie te mm, miejscówki. Jest to na przykład Christmas Market, jest to fabryka czekolady, tak, Post Office. Tak, sobie takie skrótowo możesz to nazwać, czy Arts Workshop, czy tam Mountain Resort. No i do każdego pojedziesz raz i zobacz to wszystko. Jeżeli zrobimy, przeglądaj zlecenia, to ci wszystko tutaj wyraźnie pokaże. Tylko jak zrobisz, przeglądaj zlecenia, to pokazuje ci również, no w moim przypadku, jak widzisz, to są drogie zlecenia, ale niech będzie tutaj spychacz. No nie, to nie jest zlecenie do wioski świętego Mikołaja. I musisz tutaj bardzo mocno i uważnie na to patrzeć, bo być może, jeżeli robisz te zlecenia, to ci nie zalicza do tych 5 na 5. On, one ci jak najbardziej mogą się zaliczać do ogólnych zleceń, chociaż do tych 15 też nie, bo ym, chociaż nie sprawdzałem, powiem wam szczerze. Ale natomiast zobaczmy, tu na przykład masz Arts Workshop, taka zawsze będzie naczepa. Zobacz, z jakimiś tutaj post już widzę, że tak, post office, bo jest koperta narysowana, tak? Na tej naczepie masz narysowaną kopertę, więc będzie to post office. A tutaj masz arts workshop, czyli w tym przypadku, w tym konkretnym mieście, gdzie jestem, a jestem tutaj w Restinkach, bodajże to się nazywa, w Rumunii. Ja bym mógł zrobić, jeżeli ja bym te, no mam trzy kursy, ale tak naprawdę dwa różne, nie? Bo tutaj dwa są też do post-office'u. Czyli jeżeli ja bym szedł tą, tą myślą i wykonywał te zlecenia, no to zaliczy mi dwa na pięć, jeśli miałbym jeszcze niezaliczone zlecenia, tak? I jeżeli bym pojechał po raz trzeci do post-office'u, to nadal będę mieć dwa na pięć, tylko tyle, że będę mieć na przykład trzy na 15. I... Rozumiesz? Zobacz, tu masz to napisane post office, post office, a do post office masz jechać tylko raz, do art shopu masz jechać tylko raz, żeby ci oczywiście 5 na 5 zaliczyło, bo o tym mówimy. Widzicie? Dalej już tych zleceń nie ma, więc tu przeglądając te zlecenia musicie zwracać uwagę, żeby to były te specjalne nazwy. Właściwie nie ma jakiegoś konkretnego sposobu, bo czasem te naczepy mogą być podobne, ale no, generalnie rozpoznasz po tym, że tu ta naczepa jest taka inna. No, i tu jest też takie no, logo, Rudolf Kraft. Chociaż nie, te logo niekoniecznie musi ci no możesz tutaj na przykład z tym pomylić no ale to widzisz, że to są samochody. Raczej samochodów Świętemu Mikołajowi wieść nie będziesz. Więc generalnie odpowiedzią zawsze, może jeszcze inaczej, jak klikniesz na dane zlecenie, to zobacz. Klikasz na przykład na samochody, nie masz tych kółeczek na mapie, tak? Więc jak rozpoznać, że chcesz jechać do Świętego Mikołaja? Do wioski świętego Mikołaja. No proste, klikasz na dane zlecenie, jeśli ci się pojawiają kółeczka na mapie, to są portale. Widzisz? To są portale, i wtedy wiesz, że to zlecenie jest na 100% do wioski świętego Mikołaja. To jest chyba jedyny taki sposób skuteczny. Zobacz każde inne zlecenie, które kliknę tutaj z tych zleceń, mimo wszystko, że pokazujących się w Mikołajach, tak? Zwróć uwagę, każde po kolei klikam pokazuje nam jakąś trasę GPS-em na czerwono ale nie pokazuje nam żadnych kółeczek na mapie, takich wiralowych kółeczek, nie? Także jak widzisz, wszystkie inne tutaj są już, mm, no nie, nie Mikołajowe, tak to nazwę. Kolejna rzecz, oczywiście to już o tym mówiłem w poprzednim odcinku, tutaj warto powtórzyć, warto abyś wybierał, wybierała miasta, które są oznaczone białym płatkiem śniegu. Jak tu klikniesz, widzisz, że cel społeczności jeszcze nie został, Spełniony. Ja tak robię, mimo że mam całe, całą misję świąteczną zaliczoną, to mimo wszystko staram się gdzieś tam jeszcze ten cel społeczności wspomóc. Więc nie ma sensu, abyś jeździł czy jeździła do miast jak masz na niebiesko zaznaczone, bo to już cel został spełniony. Ale tu ci akurat komunikat wyskoczy. Ja się przeteleportuję do innego miasta dla widza. Aby sprawdzić inne zlecenia. Także tu masz y, dwa zlecenia. No niech będzie, że chciałbym zrobić zlecenie. No niech będzie z Budapesztu. Szybka podróż. Dwa tysiące wydaje dla widza. Także drogi wspaniały widzu, jeśli doceniasz mój, mój poradnik, moje poradniki, to zostaw proszę cię łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Będzie mi bardzo miło. No i zobacz. Zobaczmy sobie teraz innego miasta. Przeglądaj zlecenia. Zawsze będzie ci pokazywało zlecenia tylko i wyłącznie z miasta, w którym jesteś. No wiadomo, że paliwa nie wiedziesz. No ale tu znowu jest ta sama sytuacja, nie masz tych kółeczek na mapie, jest jasno zaznaczona trasa, więc to w przypadku, jeśli chcesz jechać do świętego Mikołaja, to nas nie interesuje, ale tu już wygląda coś inaczej. No i proszę bardzo, mamy portale. Tu byśmy jechali do Mountain Resort, czyli tam był, jeżeli dobrze pamiętam, było post office i chyba fabryka czekolady, tak? czekolad Factory, jeśli dobrze pamiętam, czy Art Workshop, już, już nie pamiętam, co tam było. Natomiast zawsze widzisz, no tu masz akurat w tym mieście tylko jedno, no jedno zlecenie niestety do, do świętego Mikołaja i tego, jak widzisz, no raczej więcej tutaj już nie ma. Także masz jedno zlecenie. I teraz powiem Ci jeszcze pewną ciekawostkę. To może będę najwyżej to akurat konkretne nagranie pauzował, żeby podzielić się z Wami tym oto, Tutaj tą ciekawostką, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. No i oczywiście, widzisz, zaczynasz zlecenie. To już jakby pokazywałem też i w odcinkach, ale. Gotowy do pracy. Ja musiałem niestety, moi drodzy, ciężarówkę naprawić, ponieważ w ostatnim odcinku, co zresztą widzieliście wczoraj, wrzucony odcinek gościu mi wyjechał na czołówkę i, i, i no, dosyć mocno ciężarówka mi się skasowała. Moje śliczne, piękne Volvo, zobaczcie, jakie mam ładne Volvo. Po prostu rewelacja dla widza trąbne trąbne widza. Tak, ja sobie szedłem, on mnie trąbnął. Także trąbnąłem was teraz ładnie. Okej, okay, słuchajcie, no to jest proste. No tu jeżeli no mamy kilometr, to już nie muszę, myślę, akurat pauzować. Możemy sobie podjechać. No jeżeli robisz przyjmij zlecenie, no to zawsze ci pokażę na GPS-ie, gdzie masz jechać po tą naczepę. Tu akurat masz GPS. No ale było właśnie też takie pytanie z waszej strony, no co dalej? No bo odbieracie tą naczepę już przelecę na czerwonym. O, nie muszę. Zmieniło się. Bo było takie, takie było pytanie i to dlatego też wam chcę pokazać. Już w ramach ciekawostek yy, gdzieś tam padło takie pytanie, że no dobra, no, no, no odbieram tą naczepę, jadę po tą naczepę, mam GPS-a, wszystko spoko. Yy, biorę tą naczepę, no i, i, i co mam dalej robić? Nie wiem, gdzie mam dalej jechać. Yy, prawda? Nie wiesz, bo to już ty masz tą trasę sobie Wyznaczyć do najbliższego portalu, czyli do tego kółeczka, które jest na mapie. To wszystko w moich odcinkach też jest, jak chcesz zobaczyć um, te trasy. Kilka takich tras dla Świętego Mikołaja e, kursów robiłem, także tutaj też nie będę Ci w tym odcinku pokazywał. No i właśnie to jest to, o co pytaliście, ale zobacz na GPS-ie masz napisane ustaw, punkt orientacyjny na, e, na żądany portal, czyli wci wciskasz M. Możesz przez escape'a wejść, wynajdujesz sobie na mapie portal najbliższy. Zawsze możesz sprawdzić ile to jest kilometrów. No tu widzisz, że jest tam 43. Jeżeli tu byś sobie kliknąć, no to jest 53. No to wybierasz no to już wiadomo, że będzie dalej. Więc myślę, że ten jest chyba najbliższym portalem. No i jedziemy do tego portalu, wjeżdżasz w ten portal i przenosisz się. Ja następną ciekawostkę powiem wam. Jak już dojadę do portalu, także tutaj na chwileczkę pauzuję nagranie, bo ta ciekawostka, którą się za chwilkę z wami podzielę, jest naprawdę, no myślę, że niesamowita. No i dobra, moi drodzy, ja już dojeżdżam i właśnie w ramach ciekawostek zobaczcie. Te portale zazwyczaj znajdują się na różnego rodzaju stacjach benzynowych, czasem gdzieś przy drodze, ale bardzo często właśnie na parkingach, na stacjach benzynowych i wyglądają. W taki sposób zresztą widzisz ten portal dokładnie na mapie, prawda? Jest kółeczko, do którego się zbliżamy. Musisz wjechać w te płatki śniegu i pojawi ci się komunikat. Proszę bardzo, wyłącz silnik i się przenosimy. Także te znalezienie tego portalu nie jest jakieś mm -hmm. trudne. Wciskasz Enter i się przenosisz. Ja chyba nie zahamowałem. Dobra. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do pewnej właśnie fajnej. Ciekawostki. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Zaraz wam to właśnie dlatego na podstawie zlecenia chciałem wam to pokazać. Bo jeżeli jesteście tutaj, przenieśliście się. No to zwróćcie uwagę, bo też można by zadać pytanie, tak? Wciskamy mapę. To całe wygląda w ten sposób. Fajnie, macie punkty widokowe, no super ekstra. Macie te punkty dostawy, macie fajne widoki. Ale. Nie ma tu żadnego warsztatu samochodowego ani nie ma żadnej stacji benzynowej. Co jeśli wjeżdżasz do portalu mając dość mało paliwa? No moi drodzy, to jest ciekawostka. Bak paliwa, jeśli tu wjeżdżasz, napełnia ci się na full. I kiedy stąd wyjeżdżasz, masz również pełen bak, znaczy no zależy ile tutaj zużyjesz tego paliwa, nie? Natomiast resetuje ci się całkowicie mm, do pełna bak paliwa. Czy to jest dobry sposób na oszczędność, no moi drodzy, no nie wydaje mi się, aby był to dobry sposób na, na oszczędność, no bo wiecie, no te 2-3 tysiące zaoszczędzić na paliwie, nie wiem czy aż tak na tym etapie mi nie zależy, ale jeśli jesteś początkującym graczem lub graczką i chcesz zaoszczędzić tam powiedzmy te 3-4 tysiące na baku paliwa, możesz wjechać tutaj na kończącym się paliwie. I ciągle będziesz mieć, a odkąd robię te kursy, ani razu, słuchajcie, nie tankowałem paliwa. Nie, przepraszam, raz musiałem tankować, bo tutaj, właśnie, bo to też w ramach tej ciekawostki, to nie jest, moi drodzy, tak. Skręć w lewo. To nie jest tak, że jak tu wjeżdziecie, to to paliwo jest nieskończone. Jak ja tutaj sobie jeździłem, żeby dla Was odcinki nagrywać, to to paliwo jak najbardziej mi się, słuchajcie, skończyło. Także tutaj to paliwo się skończy, to nie jest tak, że tu jesteś w stanie do zera to paliwo wyjeździć. Natomiast yy, chodzi mi o to, że przejeżdżając przez portal tutaj, kiedy przed wjazdem na portal, masz no, połowę baku paliwa, czy tam re rezerwę, wjeżdżając tutaj yy, zeruje ci się i masz na Fula. No ale co w takim razie? Tutaj kolejna ciekawostka, ja próbuję to zrobić, ale chcę to zrobić w jakiś bardziej naturalny sposób. Yy, no, już trudno. Dla widza to zrobię, bo chcę wam udowodnić, no może tutaj będzie problem z podjechaniem pod górkę, bo. Bo moje Volvo niestety nie jest w tym najlepsze, jeśli chodzi o ten śnieg. To się przekonaliśmy w jednym z odcinków, ale może mi się uda to jakoś naturalnie zrobić. Natomiast co w sytuacji, kiedy, no jednak jest ślisko i ci się. i ci się uda, no bo nie ma tutaj pomocy drogowej. No i co w sytuacji, kiedy. Gdzieś przydzwonisz. Ja bardzo staram się gdzieś przydzwonić, ale w taki w miarę naturalny sposób. O, może tu się uda? Dobra, dzwonimy? Dzwonimy, okej. Okay. Przydzwoniłem. Przydzwoniłem. No i załóżmy hipotetycznie, że oczywiście nie mogę się ruszyć, znaczy no, znając życie pewnie zjadę z tej góreczki. A nie, nie mogę. Dobra, jest. Jest dobrze. Słuchajcie, jest dobrze. Chyba nie zjadę. A nie, zjechałem. Ach. To muszę gdzieś indziej przydzwonić, żeby było to bardziej wiarygodne. No bo słuchajcie, skoro nie ma tutaj pomocy drogowej, nie ma warsztatu, to co w takiej sytuacji zrobić, jeśli gdzieś utkniesz? No ja, kto ci pomoże? I to jest, no dobra, tylko że trochę mi kurczę szkoda tego zlecenia, powiem szczerze, aż mnie kusi, żeby go je dostarczyć. No ale chcę zrobić dla widza to, także po raz kolejny, drogi widzu, jeśli doceniasz. Moje starania to będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zrób to, bo odcinki z Eurotraka staram się rzucać codziennie nie tylko z EuroTraka. Będzie też więcej ciekawostek. Dobra, słuchajcie, to ja przy, postaram się przyzwonić gdzieś teraz. Jakiegoś dzwona zaliczyć. No może tu mi się nie udać, ale załóżmy, że mi się uda. Może mi się uda. Dobra, udało mi się przydzwoniłem, uszkodziłem i teraz już na pewno dalej nie pojadę. To oczywiście było zrobione celowo, tylko chciałem zrobić to w sposób, w sposób naturalny. No i moi drodzy, i co w tej sytuacji? No nie pojadę, tak? No to co ja mam zrobić, jak nie ma tu pomocy drogowej? No słuchaj, wciskasz F7 i zobacz, co się dzieje. Enter, odholuj do serwisu, ta opcja jest dostępna. I teraz uwaga, usługa pomocy drogowej może bezpłatnie przenieść ciebie i twoją ciężarówkę do dowolnego portalu. Słuchajcie, więc sprawa, jeżeli ty gdzieś przydzwonisz, chociaż lepiej jeździć jednak fajnie, no bo wiecie, urok zimy poznać, no ale może się zdarzyć, że gdzieś przydzwonisz, to zobacz co się stało. Minus taki, że oczywiście anulowało mi zlecenie, ale anulowało mi to zlecenie bez kary, czyli nie zapłaciłem kary za anulowanie zlecenia. Druga rzecz, zostałem przeniesiony do portalu. Oczywiście ma to swoje wady, no bo jeżeli w tym momencie gdzieś, no powiedzmy, no, yy, przydzwonisz, no to, to wiesz, no to, to jakby tracisz to zlecenie i, i jakby no sensu to nie ma, prawda, yy, żadnego większego takie jeżdżenie, ale jest to jakiś tam plus. Jeżeli jeszcze zauważyłem, ale dokładnie mi się. Yy, trzecia rzecz, yy, jeśli chodzi właśnie o uszkodzenia, bo mówiliśmy o paliwie, które się zeruje. I tak jak mówię, gdybym ja tutaj teraz w kółko jeździł, no to to paliwo jestem w stanie wyjeździć. Natomiast słuchajcie, tak powiedzmy sobie obiektywnie. Zobaczcie, załóżmy, że stąd chciałbym jechać tu, chciałbym jechać tu, no nie wiem, całe bym chciał dookoła objechać, chciałbym sobie jeszcze tam pojechać. No i na przykład tu, no i jeszcze wrócić tu. To zobaczcie, robiąc te 5. Pięć... Teraz to już coś pogrzebałem. No, ale zobaczcie, ja tu mam góra całe dookoła. Jeśli chciałbyś objechać, to jeszcze przez środek przejechać. To ja myślę, że więcej jak 300 km nie zrobisz. Także ciężko jest tutaj to paliwo tak naprawdę zużyć. Mówię, u mnie no to miało to miejsce, dlatego że. No miało to miejsce ze względu na to, że wiecie, no ja jakby pod odcinek też nagrywając. Um... No, wiecie, no no no, 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 troszkę musiałem ponagrywać i troszkę musiałem tu pojeździć. Natomiast jedna rzecz, którą jeszcze zauważyłem, ale tutaj yy, nie umiem Wam dokładnie tego powiedzieć, jak to wygląda w 100%. To znaczy, jeżeli wjeżdżasz do portalu, oczywiście z miejsca, że tak powiem, gdzie nie ma śniegu, tak to nazwijmy roboczo, to tak jak paliwo ci się resetuje, tak w dużej mierze resetują ci się uszkodzenia. Tylko, że ja tutaj robiąc też pewien eksperyment, kiedy tam ciężarówkę uszkodziłem już tak no prawie na 100%. To było celowo, bo akurat tam pod, pod odcinek to było. To kiedy przeniosłem się stąd z powrotem do portalu, przez portal, tam, gdzie nie ma śniegu, no to moi drodzy, te uszkodzenia nadal były. Także to, to tak nie działa, wiecie. Na stuprocentowe uszkodzenia ciężarówki, natomiast jak masz jakieś bardzo delikatne uszkodzenia na, lekko na czerwono, wjeżdżając do portalu, zauważyłem, że one również ci się resetują. Czyli jakby ten portal daje taką magię, że nie dość, że tankuje ci paliwo, to jeszcze ci naprawia ciężarówkę, tylko myślę. Że ta naprawa jest w jakiś sposób ograniczona i mogę się domyślać, że jeżeli masz tam do 50% uszkodzeń, no to jeszcze ci jakoś naprawi, ale jeżeli już tych uszkodzeń jest o wiele więcej, to już ci nie naprawia. Czyli myślę, że to jest jakiś, musisz mieć mały procent uszkodzeń nie wiem, 10%, 15% masz uszkodzeń, to, to, to ci naprawi, a jeżeli już masz. Więcej to nie. Aż sobie tutaj zajedziemy, żeby tutaj fajnie zakończyć odcinek, bo myślę, że miejscówka całkiem całkiem fajna, moi drodzy. Ciekawe, czy to Volvo mi teraz wycofa? Bo ono pod górkę, jak wiecie, nie jest zbyt chętne. Daje radę, dobra. Także tutaj sobie zakończymy, moi drodzy, odcinek. To jest tyle takich ciekawostek podstawowych, bym powiedział. Mm. Więcej to już chyba nie ma tu nic do dodania, mapa jest fajna, przyjemna, ale też nie jest nie wiadomo jak obszerna, czyli pamiętaj o tych miejscówkach, które jeszcze ci na mapie pokażę, bo te rzeczy, które musisz odkryć, to zobacz, jest fabryka czekolady, tak, mountain resort, post office, czyli tam listy, poczty, tak, arts workshop, no i town square, town square to jest tak zawsze na środku, to jest takie fajne miasteczko, gdzie tam choinka stoi, jest dużo domów, to jest tak jakby można powiedzieć centrum tej, tej całej wioski Świętego Mikołaja, bym to tak roboczo nazwał, bo dla mnie to nadal jest to miasteczko Świętego Mikołaja, tak. Zobacz, tu jeszcze stare, fajne jakieś zabytkowe samochody stoją, które normalnie gdzieś tam się nie pojawiają. Taki, taki stary też i, i do włożenia poczty wóz. Dużo takich starych, jakichś tam amerykańskich samochodów. Także bardzo fajnie to zrobione. Tędy jeszcze nie jechałem, także chcę sobie zobaczyć, jak to tutaj. Te domki wyglądają. Także to tyle, jeśli chodzi, moi drodzy, o ciekawostki i o ten odcinek. O tu sobie akurat staniemy, będzie fajna. Słuchajcie, myślę, że miniaturka zaparkujemy, słuchajcie, komuś na podwórku. A co? Przywłaszczymy sobie jego wjazd, bo chcę mieć fajną miniaturkę do filmu. Zobaczcie, jak będzie, A, ale będzie ładna miniaturka. Widzowie, którzy oczywiście zostali do końca, gorąco was i, i serdecznie. Pozdrawiam, jesteście świadkami. Jesteście świadkami fajnej miniaturki do, do filmu. Także zobaczcie, jak będzie ładnie. No przepięknie, moi drodzy, przepięknie. Przepięknie, naprawdę. Jestem, jestem zachwycony tą listówką. Dobra, także żegnam się z wami, moi drodzy. Do następnego odcinka. Jeszcze raz proszę, będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. I koniecznie subika, aby być na bieżąco. Jak masz pytania? Dotrwałeś, dotrwałaś do końca. Masz pytania jeszcze jakieś? Mógłbym coś pomóc, doradzić do. Z miłą chęcią dla Ciebie nagram specjalny odcinek. A tymczasem się żegnam. Na razie cześć.